Pozwólcie, że dzisiaj nieco inaczej niż zwykle, kiedy przystępujemy jako kaznodzieje do głoszenia homilii niedzielnej. Chciałbym tę niedzielną, dzisiaj w niedzielę Zmartwychwstania, homilię uczynić jednocześnie życzeniami. Chrystus zmartwychwstał i to doniosłe wydarzenie zmienia nasze życie. Zmienia je nie tylko pod tym względem, powiedzmy sobie tak, socjologicznym, że oto mamy wolne od pracy, że możemy zastawić stół i świętować, ale ono rzeczywiście winno zmienić cały nasz sposób myślenia i tutaj koniecznie trzeba dodać tego myślenia chrześcijańskiego, myślenia jako uczennice i uczniowie Chrystusa, jako ci, którzy się do Niego przyznają. I tak czytając te słowa, które dzisiaj Kościół do nas kieruje, a myślę, że nie bez znaczenia jest jakby nieustannie sobie przypominać w tym roku, że chcemy być jeszcze bardziej uczniami, uczennicami. Kościół nas do tego wzywa poprzez rozważanie tego hasła roku liturgicznego o uczestnictwie we wspólnocie Kościoła. Chciałbym wam właśnie złożyć życzenia. Rozważając to dzisiejsze słowo. I tak w tym pierwszym czytaniu, kiedy słuchamy tego, co mówi Piotr w domu Korneliusza, chciałbym wam życzyć, abyście zawsze byli świadkami, żeby to, co działo się w Jerozolimie 2000 lat temu, nie było tylko jakimś odległym wspomnieniem, ale żeby zawsze żyło w waszych sercach. Chciałbym, abyście byli prawdziwymi świadkami, których dotknęło zmartwychwstanie. To nie ich tam 2000 lat temu, ale to nas, to mnie dzisiaj dotyka i mną powoduje zmartwychwstanie Jezusa. I dlatego sam chcę o Nim świadczyć i składam wam te życzenia, abyście też w sobie odnaleźli tę siłę zmartwychwstałego do dawania świadectwa. On zmartwychwstał. Daremna jest nasza wiara, jeśli tego nie uczynił. A jeśli to uczynił, to dlaczego to świadectwo nasze miałoby być słabe? Dlaczego mielibyśmy się go wstydzić? Jeśli on zmartwychwstał, to bądźmy jego świadkami, tak jak świadkiem zmartwychwstałego jest Piotr w domu Korneliusza, ale także potem Korneliusz i wszyscy ci, którzy aż do nas byli tymi świadkami. Kiedy pochylam się nad tym drugim czytaniem z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, to chciałbym wam życzyć, abyście, jeśli ktoś o sobie tak myśli, przestali być zwykłymi zjadaczami chleba. Oto dzisiaj Paweł wzywa każdą i każdego z nas do tego, abyśmy mieli większe aspiracje, abyśmy sięgali po więcej. Bóg pragnie nam udzielić skarbów. Bóg chce nam dać swoje życie, bylebyśmy chcieli to życie, bylebyśmy sięgali po to życie, nie zadowalając się tylko tym, co możemy znaleźć przy stole w dzień wolny od pracy. Chciałbym wam życzyć, żeby w waszym sercu zmartwychwstanie zrodziło coś więcej, aniżeli tylko to, po co możemy sięgnąć ręką, czy za czym możemy obejrzeć się wzrokiem. Żeby zmartwychwstanie wyzwoliło w was to pragnienie sięgania nieba, pragnienie sięgania świętości, gospodarowania tymi darami, które zmartwychwstały przynosi. I kiedy pochylamy się nad dzisiejszą Ewangelią, to co widzimy? Szczególnie w tym kontekście tego hasła, tego roku liturgicznego, uczestniczę we wspólnocie Kościoła, widzimy, jak ta rodząca się wspólnota przy zmartwychwstałym już potrafi ze sobą współpracować. I tego chciałbym wam i sobie życzyć, abyśmy wspólnie razem potrafili współpracować, a więc żeby każdy w sobie odkrył najpierw to
właśnie ten skarb, który Pan Bóg Tobie ofiaruje, żebyśmy z tego skarbu, który nosimy w sobie, uczynili to świadectwo. I abyśmy te okruchy, bo każdy z nas tak naprawdę nosi w sobie zaledwie okruch tej tajemnicy zmartwychwstałego, okruch tego świadectwa, które daje Kościół, ale abyśmy razem, jako ta wspólnota, potrafili te okruchy razem pozbierać i razem dawać wiarygodne świadectwo światu, temu światu, który nas otacza, w którym żyjemy, każdy w swoim miejscu. Niech będzie to współpraca każdego z nas i każdej z nas według właśnie tych aspiracji, które posiadamy, według tych sił, które zmartwychwstały może zrodzić w naszym sercu, w naszym życiu, jeśli tylko mu na to pozwolimy. I tego wam i sobie właśnie na tę uroczystość zmartwychwstania chciałbym życzyć. Amen.